Mateusz Masternak. Walka może nie była taka, jakbyś sobie życzył, ale było dużo emocji, więc jakiś plus jest. No mi trudno jest oceniać pojedynek, którego jeszcze nie widziałem. Natomiast w ringu co? Rywal, tak jak się spodziewałem, bardzo trudny, niewygodny, zmieniał pozycję. Trudno było mi go zagonić gdzieś do narożnika i rozwinąć dłuższą serię. Bardzo dobry miał timing, dobry przegląd sytuacji faktycznie na wiele moich ciosów miał odpowiedź, ale myślę, że w tym wszystkim byłem bardziej zdecydowany i bardziej precyzyjny. Można było odnieść wrażenie, że po trzeciej rundzie, kiedy pękł łuk brwiowy, kiedy on cię troszkę naruszył prawym sierpem, troszkę cię to usztywniło. Nie pamiętam dokładnie, jakoś specjalnie ciosu z trzeciej rundy. Pamiętam, że w pierwszej rundzie równo z gongiem był dosyć mocny cios, który tam w jakiś sposób odczułem. No i ten kontrujący prawy sierpowy, może nie był to taki cios, który mnie zamroczył i nie wiedziałem, gdzie jestem. No natomiast chyba na ułamek sekundy straciłem równowagę, skoro przyklęknąłem. Ale jak wstałem, sędziemu pokazałem, że jestem gotowy i nie czułem się jakoś spanikowany. Chyba największe problemy pojawiały się wtedy, jak zmieniał na mańkuta i kuł tym prawym. To tak widziałem, przyjmowałeś sporo tego. No prawym, no tak, ale to był taki cios bardziej przeszkadzany niż ten, który mógłby mi zrobić krzywdę. Jak zmienił pozycję na mańkuta, to miał bardzo niebezpieczny lewy dół bądź prawy sierpowy. Bardzo obawiałem się tego lewego w dół, jak wchodziłem wtedy tym mocno prawym, a on na prawy nie zwracałem uwagi, no i w pewnym momencie chwila dekoncentracji i był ten prawy sierpowy. Natomiast na tułów nie złapał mnie żadnym ciosem. Z czego wynikało to, że były takie fragmenty, że naprawdę długo się skradałeś nogami przed zadaniem ciosu, długo czekałeś z tym, żeby akcję wyprowadzić? No bardzo trudno było mi go zagonić, może za bardzo chciałem uderzyć mocnym pierwszym ciosem i dlatego trudno było mi kontynuować atak. No ale wiadomo, to jest rywal, to nie jest rywal, który nie umie boksować, który przyjechał tutaj po pieniądze, wszedł, chciał wygrać, wierzył do końca w siebie i dał mi bardzo dobry pojedynek. Pojedynek bardzo dla mnie trudny, wyrównany. Cieszę się, że sędziowie docenili mój wysiłek. No i zobaczymy, co będzie dalej. Czy po zakończeniu pojedynku byłeś pewny, że wygrasz go na punkty? Trener mi powiedział, że Mateusz, ta 10. runda jest nam potrzebna. I myślę, że ta 10. runda przeze mnie wygrana w dużej mierze decydowała. Trudno mi jest, nie pamiętam dokładnie iloma punktami wygrałem u poszczególnych sędziów. No, więc ta 10. runda okazała się kluczowa i no i co, no to jest boks. Nieraz kogoś w boksie krytykują, bo stoczył wyrównaną walkę. Musimy sobie uświadomić, że nieraz sprinter o jedną setną dzieli mistrza od wicemistrza olimpijskiego, a tutaj wygrałem całą rundę, nawet nie jednym ciosem, więc cieszę się, że wygrałem. Jest to dla mnie kolejne doświadczenie, kolejny krok w przód i no zobaczymy, co tu dalej, jak będzie się rozwijać moja kariera. Dalej będę ciężko pracował, bo boks jest moją pracą, moją pasją i na pewno w tym sporcie jeszcze pozostanę bardzo długo. No to, że nie było w tej walce tak, że trochę za bardzo uwierzyłeś w to, co wszyscy mówili, że jeden cios mocny wystarczy, żeby tę walkę zakończyć? Niezliczoną ilość razy czułem, że go mam. Słyszałem tylko pod nosem blać, blać, blać. Po każdym czasie blać. Widziałem, że jest ruszony, ale cholerne swoje nogi miał tak szybkie, że trudno było mi rozwinąć jakoś atak. Muszę przeanalizować to. Miałem też sparing partnerów ruchliwych. Jakoś na sparingach trochę lepiej mi to wychodziło. Aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc, cieszę się, że dałem kibicom dobry pojedynek, który się podobał, w którym były emocje, w którym publiczność mocno mnie dopingowała i myślę, że na kolejnej edycji Polsat Boxing Night również wystąpię. A co ci ta walka pokazała? Znaczy, byłeś tak dobry, jak chciałeś być, czy no, czujesz przede wszystkim niedosyt?
Zawsze człowiek chce wygrać bez uszczerbku na zdrowia, bez kłopotów. Co mi ta walka dała? No, dała mi na pewno sporo doświadczenia. Kolejne 10 rund przeboksowane na wysokim poziomie z dobrym zawodnikiem, który jest bardzo utytułowany na ringach amatorskich, jak również na ringach zawodowych, mierzy się z najlepszymi. To też pokazuje, że mój boks ciągle jest dobry, że ciągle się rozwijam i myślę, że z trenerem Dmitrukiem musimy usiąść, przeanalizować wszystko, bo kilka błędów jednak było. Co z Twoimi sukcesami na arenie międzynarodowej, bo na pewno gdzieś Ci chodzą one nadal po głowie, masz 30 lat. Natomiast gdzieś wspomniałeś teraz, że znowu będzie się szykował pewnie występ na Polsat Boxing Night. I tutaj trudno będzie taką walkę o wysoką stawkę zorganizować pewnie. Trudno mi jest powiedzieć, kiedy będzie kolejna Polsat Boxing Night. Natomiast w boksie zawodowym bardzo szybko się zmienia ta sytuacja personalna na różnych szczeblach federacji, poszczególnych federacji, więc zobaczymy. Najważniejsze dla mnie jest to, że wygrałem. Chcę teraz nie zastanawiać się na tym, z kim będę kolejny pojedynek toczył. Chcę trochę odpocząć, spędzić trochę czasu z rodziną, zebrać siły i wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej.